Siemka, z tej strony Prosław TV, witam was w kolejnym odcinku z Ghostwire Tokyo. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie misję główną pod tytułem Czarna Wieża. Mieliśmy już wsiadać na motocykl, jednak gra poinformowała nas, że jeśli wsiądziemy na motocykl, to prawdopodobnie stracimy misję taką poboczną pod tytułem Po zakończeniu. O właśnie. W ogóle czekajcie, muszę ukryć te ikony ukończonych zadań, bo mnie to denerwuje. Nie wiem dlaczego, ale prawdopodobnie twórcy rzucili nam spoilera, że Rinko może umrzeć. I staje się to coraz bardziej prawdopodobne. Słuchajcie, w tym odcinku zrobimy sobie świątynię Onten już do końca oraz może zaczniemy sobie świątynię Kamio. Dobra. Gdzie mnie prowadzi? A, tam mnie prowadziło. Bardzo dawno w Ghostwire'a nie grałem. To jeszcze obowiązuje, tak, obowiązuje ten obszar. Pamiętam, że o dziwo dobrze gra mi działa. Bardzo płynnie. Bo ogólnie twórcy wypuścili łatkę, która zwiększa ilość klatek na sekundę. No i szczerze, widzę tą różnicę. Pierwszy raz widzę różnicę po takiej łatce. Za każdym razem muszę sprawdzać, nie? Dobra, już nie Tylu przesadzajmy. ludzi. Tam są jeszcze duchy. Ty, mi się wydaje, jakbym tutaj już zbierał te duchy. Ale nie wiem. No jeszcze na dole są. Jesteśmy blisko. Zashikiwarashi musi być w jednym z tych domów. Tak, ale my do naszej drogi Zashikiwarashi nie będziemy iść. Drogi Kaikai. Odwróć się i zawróć. Nie słyszę Zashikiwarashi. Ja też nie słyszę i nie chcę słyszeć jak coś. Nie odszedłem za bardzo? Nie. Szykuj się, Akto.
Żadny, szykuj się, ty. Tak, to jeszcze jest. O Jezus Maryja! Co jest? No. Ja nie wiem, jak to szybowanie działa. Teraz mi się samo anulowało. Mimo, że wiecie, jak już się zacznie to szybowanie, to ono się nie skończy, dopóki nie nacisnę jakiegoś kwadrata czy coś, nie? Ale wejdź, człowieku, skacz! A nie, będziesz zębami ryć po tych wszystkich ścianach i innych przeszkodach. Boże, ile jeszcze tych duchów jest? Dobra. Nie mam tu żadnych duchów na razie. Okej. 99%. Jest żart ze mnie, nie? Wow. Super mi poszło. O, znowu coś tutaj mamy. Ale na razie tego nie zbierajmy. Bo to nie jest odcinek na to. Dobra. Nie to. Co? Okej, never mind. Wiadomość od znajomego, do znajomego. Wyjaśnijmy coś sobie. Nie chcesz dziś wybrać się do Shibui, bo odradził ci to jakiś jasnowic? Poważnie? Jasnowic miał rację.
Panie policjancie, pan mnie nie bije tą pałką. Jak szmatą po podłodze. Nara. Kolejny chce zostać szmatą pod do podłogi. Chyba ta. Nara. Dobra, już tak nie widzieli, powiedzmy. To koniec? Tak, to koniec. Dlatego możesz zacząć normalnie korzystać z tej zasranej kotwiczki. Jak normalny człowiek. Czy to się jeszcze zalicza? Chyba nie. A nie, zalicza się. Już puszczałem przycisk. Ten typ co spadł w ogóle. Dobra. Tamten już chyba nie chce wracać. Tak stwierdzam fakty tylko. Tamten se wrócił już. Dobra, ale czy to na pewno jest to? Jakoś... Tak, to jest to. Dobra. To jest chyba ostatni duch w świątyni Onten. Zaraz się okaże. Nie wiem, 100 duchów, a nie, no nie 100. 98 duchów. Miasto zepsucia. Pozostawione przez Eda nagranie, które mówi o zepsuciu. No i co? Mamy to 100%? Oczywiście, że mamy. Oczywiście. Dobra, to słuchajcie. Lecimy do świątyni Kamio. No i jeszcze świątynia Shimokusa. Musimy się tam przeteleportować. Jeśli nie uda się zrobić świątyni Kamio na 100% od razu, to podzielimy to na dwie części prawdopodobnie.
pora na kolejnego. Już się robi. Ej, nie działa tu na bafora? Ten łuk? Pomyliły mi się przyciski blokowania. Dobra. Oczyścimy bramę Torii. Boże, co to jest? Nie zbieram tego na razie. Teraz to sobie wymyślili. Bycie bohaterem to ciężka charówka. Dom pełen duchów. Dostaliśmy zadanie. No i zabawa chowanego 3 jeszcze się tutaj odblokowała. No i z tego co widzę, to chyba została nam tylko ta świątynia Akitsu. Tak mi się wydaje. Bynajmniej. Kasperki. Jesteś na fali? No wiesz. Dobra. No, ktoś jeszcze? Niezły popis. Gdzie tam? Dopiero się rozpoczyna. I czemu one cały czas się respią? Jeżeli nie umiesz uniknąć
cofnąć cios. Proszę. No żart. Amunicja mi się zaraz skończy. Oto nasz Kamaitachi. Super, nie obchodzi mnie Kamaitachi. Ruchy. Goń go, aż się zatrzyma. Szlak. Zwiał. Zaczynamy od nowa. Sprawdźmy tam, gdzie pierwszy raz znaleźliśmy yokai. O kurde. Głupi. Stąpamy po cienkim lodzie. No, po bardzo cienkim. Dobra. Kuźwa, prześcieradło głupie. No, super, no. Czemu mi się wydaje, że on ma większy łeb niż reszta tych debili upośledzonych? Teraz trzeba ich stąd zabrać. No. Thank you.
Kamaitachi, tam jest. Super. Użyj mojej mocy, aby nie obchodzi mnie to. Sieć mu na ogonie, aż się zatrzyma. Zrozumiano? O, tu jest zepsucie. Zaczynamy od nowa. Sprawdźmy ta... Tutaj jest jeszcze coś. Na pewno dochodzi tu do wielu skrzyżowanie wypadków. Ginpei. Hej, słuszna uwaga. Dokładnie tak. Nie zapominaj, że jeździłem motorem. O, tak. Tym, który rozwaliłeś. Nie chcę walczyć z tym głupim prześcieradłem. Naprawdę. Mamo. Na pewno. To po nogach, szmato. Zabijemy jeszcze tego w czarnym. Tego w czarnym przybysza. Że co? Dobra. Kacper.
tylu ludzi. W ogóle jeszcze należy do tego obszaru, bo ja nie... Oj... Oj... Oj, oj, oj... Noc... Okej... Okay. Tego video nie widziałem. Zebrałem w ogóle tego ducha i jeszcze się okaże, że to nawet nie jest do tego. No pewnie, że pewnie nie jest do tego. No, to już należy. Jak się nazywa to zadanie, tak by the way? A, zabawa chowanego 3, no to... Dobra. Dobra, ile mamy duchów w tej świątyni? Mam już 92 łącznie. 96% mamy. Dobra. Wezmę swoimi koralikami, jeszcze poszukam. O, dobra. Od razu mnie ten odsyła. Byleby to było rzeczywiście na tym obszarze. Co mnie niby walnęło? Ten w pysk dostał. Tak, to jest tutaj jeszcze. Chyba było całkiem nieźle.
Takich budynków jest dziś na pewno. Wieża Shibuya. Przynajmniej w porównaniu z Kagari. Kamaitachi, tam jest. Użyj mojej mocy, aby prześledzić jego ruchy. Siedź mu na ogonie, aż się zatrzyma. Zrozumiano? Szlak. Zwiał. Doprawdy? Zwiał? Gdzie pierwszy raz widzieliśmy Joko. No one expect that. Dobra, słuchajcie, trzeba poszukać budki telefonicznej. Boże, ona dopiero tutaj jest. Możliwe, że to były ostatnie duchy. W tej świątyni oczywiście. Dobra. Kto wpadł na pomysł przesyłania duchów przez barierę? To szalone. Więc stawiam, że Rinko. Chyba uznam to za komplement. Tak, to był mój pomysł, ale to Ed wcielił go w życie. Zatem oboje jesteście współwinni. Okej. Świątynia Kamio również zrobiona na 100%, tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Ghostwire Tokyo.